Komuny paryskiej. Wybrukowana kostką, trwałość kilkaset lat. Kamienicę po powodzi wyburzono. Obok park mieści się w tym miejscu, w którym znajdował się cmentarz żydowski. Każdy park w centrum Wrocławia to pozostałość po cmentarzu z różnych okresów w historii. Na wprost gmach poczty, częściowo wyburzony. W miejscu wyburzenia znajdował się parking, ale ponieważ jest to centrum Wrocławia, inwestorzy ze świata wypatrzyli ten parking i powstał w tym miejscu jako dopełnienie tej przestrzeni DoubleTree Hilton. Po lewej stronie również znajdowała się wolna działka. Inwestor światowy również zabudował działkę. Inwestorem jest Tosco, a po prawej DoubleTree Hilton. Na wprost Las Dominikański. Kiedyś plac, w tej chwili galeria dominikańska. Nie wjeżdżam tym razem do galerii, bo wjeżdżam galerię kościół dominikanów. Ulica Janickiego. Kiedyś pusty plac, w tej chwili nowa zabudowa. Tam
harmonizująca z okoliczną zabudową. Ulica Bernardyńska, nowa inwestycja. Hala targowa. Kilkusetletnia, co najmniej 150, może 200-letnia nawet. Katedra na wprost Ducha Świętego. W okresie międzywojennym w tej hali pewien przedsiębiorczy mieszkań Ziębic lub okolic produkował konserwy, smalec, produkował z ludzkiego mięsa i sprzedawał w tej hali. Most piaskowy po prawej, wyspa piaskowa po prawej. Na klasztorze po lewej usytuowano ossolineum, przeniesiono z Lwowa. Gmach farmacji po lewej odnowiony, rebrandingowany. Kaplica uniwersytecka po lewej i gmach główny uniwersytetu po lewej. Wjeżdżam na most uniwersytecki w stanie wymagającym remontu. Ten remont najprawdopodobniej odbędzie się wkrótce. Wyspa Słodowa, ceglany budynek dawnego aresztu w okresie przed I wojną światową, w tej chwili wymagający jakiegoś rozwiązania. Węzeł przesiadkowy, jest już projekt rewitalizacji, odnowienia, przebudowy tego węzła. Będą nasadzone drzewa, będzie rozwiązanie komunikacyjne zmieniające, usprawniające jego funkcjonowanie. Koszt przebudowy 50 milionów złotych.